który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Dzisiaj, jak to usłyszał Mojżesz, Bóg mówi do nas: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu Łyczakowskim. 1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych biskup Edward Kawa przewodniczył mszy świętej przy pomniku Orląt Lwowskich na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Zgromadzili się tam miejscowi wierni dekanatu lwowskiego, a także pielgrzymi z Ukrainy i Polski, których przywitał biskup Edward na czele z obecną konsul generalną Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie pani Elizą Dzwonkiewicz. W kazaniu arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, które odczytał ksiądz Władysław Grymski, kanclerz kurii metropolitalnej, metropolita lwowski przypomniał, że wezwanie bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz, to Boże wezwanie do świętości przekazane przez usta Mojżesza, nie straciło na aktualności. Jest ono prawdziwe tak samo dzisiaj, jak i wówczas, gdy usłyszał je Mojżesz. Dzieje się tak, ponieważ Słowo Boże jest ponadczasowe. I w takim samym stopniu, w jakim zostało skierowane do Izraela, Bóg kieruje je dziś do każdego z nas. Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne, na zakończenie Eucharystii, składania kwiatów i zapalenia lamp, w tym roku niestety nie odbyła się procesja modlitewna alejkami cmentarza Łyczakowskiego. Przy pomocy i patronacie Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie 1 listopada odbyła się akcja Światło Pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego. To już po raz 17 w ramach tej akcji na grobach zmarłych na Łyczakowskim cmentarzu zapalone zostały znicze.